proszę odczekać, aż wszystko zacznie banglać, aż się wszystko zaktualizuje. Mamy chwilę. Niech słychać Simsy odpalone, a nie playlista, to ogrom. Raz, no dobrze, nie raz, ale pierwszy raz w ostatnim czasie pamiętałam, żeby odpalić Simsy jakieś 30 minut przed streamem, żeby one się na pewno na 100% załadowały. Aha, przepraszam, dokończę jeszcze. Siebie już widzę, wszystko odpalam. Ryż z sosem. W ogóle miałam to zmienić. W sensie nie ryż z sosem, tylko miałam zmienić goula zamiast na suby. To miałam plan, żeby może to zmienić na... goula na hajsik, na kamerkę. Bo jak próbuję nagrywać, mówię, z telefonu, to jest jakaś tragedia, to się strasznie roztegowuje. Więc myślę, żeby próbować zbierać na kamerkę i żeby właśnie kamerką po prostu sobie ogarnąć do nagrań. A to jeszcze w ogóle ktoś by nie chciał oglądać moją mordę, to jest raczej wątpliwe. Raczej grubo wątpliwe. W ogóle dzisiaj idziemy chyba do kamaszów tylko. Bo nie wiem, czy oni nie są ostatni. Chociaż nie. U samotnika chyba też nie byliśmy. Więc tam ewentualnie trzeba będzie zajrzeć, ale naszym głównym celem jest dzisiaj kamasz. No, dobrze mówię, nikt nie będzie chciał. Kto by chciał te mordy oglądać? Czy tylko w takiej paskudnej ramce, co nie, Shaya? Fuuu! Disgusting. Dobra. Ostatnia porcja ryżu. Lubiła 17. Przełączam. Wszystko widać. I odpalamy kamaszów. No, nie ma co wybrzydzać. Dostaliście też za darmo podlewanie ziemniaka. Czuję się dzisiaj tak dobrze. Właśnie, to będzie plus 20 IQ move. Zamiast opierać telefon z czatem o ekran, będę sobie opierać o mojego pada. I tak pad musi leżeć na biurku. Znaczy, mi się nie musi. Może, ale że z niego korzystam, to leży na biurku. Dobra. Mrugnął na mnie. Mrugnął. Dobra. Pierwsze co? Ja bym w ogóle nie ma żadnego pragnienia, żeby ją jako dziewczynę poprosić czy coś. Nie bądź taki, ale co, mamy Bolesława i mamy Lilkę. Ona miała się chyba z tą właśnie Kariną, tak? Karina Sałatka. Z Kariną Sałatką się miała. No, ona ma zepsutą tę mordę, nie mogę na nią patrzeć. Straszne. W każdym razie nie pamiętam totalnie, co miało być. Pamiętam, że właśnie miała się po prostu związać z tą Sałatką, ale nie pamiętam, czy to miało jakiś głębszy cel na zasadzie: och, kocham cię, pani Sałatko, po prostu. Jak mnie wskrzeszono, to stwierdziłam, że wolę pierogi zamiast kiełbasek, czy coś w stylu, może bardziej. Jak już się odrodziłam jako taka paskuda, to se poderwę wiedźmę, żeby mnie, nie wiem, odmieniła czy coś. Bo formalnie jest to możliwe. Tylko trzeba do tego obrazu. W ogóle nie wiem, czy sobie nie zrobię... To jest w... Mortality? Też nie wybrałam, trochę leżała w grobie. Myślałam, czy by nie ustawić na Mortality, a czy w storze tego, żeby ona nie ten. Strasznie mi się dzisiaj pić chce. Żeby ona chodziła jak człowiek, że tak coś ma, nie jak zombie, ale no... No coś nie bardzo. Też nie ćwicz romantyczne pozy. W ogóle nie miałem małżeństwa ustawionego.
Siema, siema. Myślę, jakby to ogarnąć logistycznie, w sensie, czy on ma próbować odzyskać tę Lilkę, czy ustawić im automatycznie małżeństwo, że w sensie wiecie, że on jest taki bardzo konserwatywne, że byliśmy małżeństwem, to jesteśmy tym małżeństwem, jakby no, kobieto to nie jest twój wybór. Czy on zrobił siku i nie zrobił siku? O, jeny są struwali, jest dalej ustawione ojety. Ojety, tak, jety. Rety, rety, kotlety. Już zmieniam. Zapomniałam, że to się trzeba zmieniać za każdym razem. No, edytuj informację o transmisji. Nie stardiowali, tylko Sims 2. A, nie umiem teraz pisać. Piszę Aima 2. Sims 2. Dziękuję. I nie zostaje farmery, tylko dziwnowo na nowo. Marquista. Ire creepy. Sí, va. Maro? Charlemagne. Przy przełączaniu scen między tą a tą musiało chyba mi wyciszyć mikrofon. I gadam, tak sobie gadam, opowiadam, jakie mam tutaj koncepty co do tego i tak dalej. I, no ale przecież na początku było mnie słychać, tak? No bo Shaya mi odpowiedziała. I potem jak się tutaj przełączałem i zaczynam mówić, myślałam, dobra, dobra, spokojnie, wszystko jest najlepsze. I to mówiłam, że zmieniam nazwę. Bo tam nawet mówiłeś, że better for me, no to myślałam, że słyszysz mnie i że mówię, że o, dziękuję, dziękuję, że było zauważone, że poprawiam, że już ten, że po prostu się pomyliłam i że pewnie niedługo będzie sans triwali, bo... A, no czyli musiało tak nagle mnie uciąć, to nie mam pojęcia czemu. I don't know. Czyli to tak nagle dopiero mnie musiało uciąć, to chociaż tyle dobrze, boż myślałam, że od początku mnie nie słychać, nie było. A, pewnie jak klikałam coś w klawisz. Chwila, sprawdzę, czy to ten klawisz? Tak, już wiem, który. Jak stawiam te takie tak zwane ścianki między tekstami, w sensie, wiecie, jak klikacie shift i to mi wycisza mikrofon, dobra? Good to fucking know. Chociaż to nie ja ustawiałam ten skrót. Ale dobra. Czy tankowi kogoś znaleźliśmy? Chyba nie. No, na pewno nie Ofelię. To jedno jest pewne. Ta, dokładnie to. Mówiłam sobie, jaki spoiler do Discorda? Mówię, czy ja coś tam wstawiałam na Discordzie, czy coś nie ten? Już takie. Witam, witam wszystkich. I o marzenia pytam. Także czekam na koncepcję w takim razie. Ktoś może coś podpowiedzieć, bo ja nie mam. Pobij go. Co się tam z nim będziesz bawić? Legitny wpierdziel. Co on się będzie ten? Nie chciał się z tobą bawić, gdzie jest irytuj? Czemu nie mogę irytować mojego dziecka? Co to jest za ta gra to jest bullshit. O, wzmagaj aktywność. Klucho, chodź tu, klucho. Niedługo będziesz mieć brzuch większy niż swój nos, a to jest tak strasznie generalnie do dupy. Jesteś moim synem, musisz wyglądać dobrze, a on takie. On dobra, to trochę się porozciągam i lewo, i prawo, i. Myślałam, że go w jaja kopnie, nie? Aż masz to swoje ćwiczenie. Nie, no tak. Wiem, tylko że właśnie tak w pierwszym momencie, zanim powiedziałeś to, jak już narysowałeś te ścianki, to miałam takie, o tak, już kumam, a tak to w pierwszej chwili miałam takie, że co, że what? Takie wiecie, ale mi się te szare komórki dwie, które mam w głowie, się do końca nie styknęły. Nie powstało logiczne, ale dobra. No i tak, nie czytaj książki. Tylko może. Aha, nikogo nie ma. Znaczy jest piąta rano, prawie już to jak to nie ma nikogo na szczycie. Przecież właśnie o tej godzinie się wszyscy budzą. Przed szkołą trzeba wleźć na fejsika czy coś. Nowy status ustawić. Aż tak nienawidzę tej budy. Omg, dzisiaj kartkuwa z psiry czy coś. Inaczej się przecież nie godzi żyć. No, idziemy do pracy. On robi tosty. Nie! Nie rozkładaj więcej. Reszta jak będzie chciała, to sobie zrobi. Jak nie, to będą przymierać głodem. Jesteś generałem, a nie kurde.
panią ze stołówki. Na Discordzie? Nie, na Facebooku chyba żadnych jeszcze nie dostałam. I na mailu wydaje mi się, że też nie, jak dzisiaj sprawdzałam po południu. Wiem, że jeszcze jest jedna praca w trakcie. Sorry, w sensie jest w przygotowaniu, w takim sensie, że już jest jakby powiedzmy stworzona. Ale się jeszcze osoba wstrzymała z wysłaniem, bo jeszcze ma wątpliwości. To wiem, że jest filmik zrobiony. I ten. I to w sumie tyle wiem. No i znaczy jakby nie patrzeć, jakoś się nie. Znaczy jestem troszeczkę się, jest mi, tak się martwię, no bo to już jest szósty, się kończy czas i jak na razie wchodzi to, że miałabym teoretycznie trzy prace i to tak troszeczkę no przykre, bo się troszeczkę mimo wszystko więcej spodziewałam. A to ty! To twoja! No to, no to są całe trzy prace i jakby no nie będę kłamać, sprawia to troszeczkę, wiecie, przykrość, jak człowiek myśli, że jakby wykombinował coś fajnego i że jest dosyć, powiedzmy, łatwa tematyka konkursu, taka bardzo otwarta. Co robiłem się teraz po tej wodzie? Jakby ludzie będą chcieli właśnie wziąć udział, żeby no wygrać tych Sims, bo wydaje mi się, że to jest fajna opcja i tak. No jak na razie można powiedzieć, że wstępnie są zategowane trzy prace i to jest wtedy takie... Ale czemu? No nie będę kłamać, człowiek liczył na trochę więcej, ale jeszcze mam czas. No w razie czego... Ale sej, to nie trzeba mieć talentu. Przecież ten konkurs polega na tym, że robisz sobie sima, jakiegokolwiek, byleby... Miało powiedzmy jakieś mówię, to ma wyglądać tak jakby, no, jak widzisz mnie jako ziemniaka. Możesz, kurde, nawet użyć pana klocka z Sims 2, tak? Tego, którego robią na tym stole do zabawek. I zrobić o nim historyjkę. Robisz zdjęcia i do nich kilka podpisów. Możesz nawet oddzielnie wysłać mi, wiesz, tam, na kanale na Discordzie. Jedno zdjęcie, podpis, jedno zdjęcie, podpis, jedno zdjęcie, podpis. I tyle, bo to nie musi być filmik, nie musisz robić kolażu, wystarczą screeny z tekstami, tak? I to będzie fajna historia, to spoko, tak? Nie oczekuję, że mi tutaj napiszecie esej dlatego, czemu mnie uwielbiacie, bo wiem, że po prostu mnie uwielbiacie, a nie potrzebuję naprawdę prac pisemnych w tym temacie. I no proszę bardzo, tak? Nawet nie trzeba tak jak wierzba, bo ona zrobiła tak... Nie, ona zrobiła historię, tak, nie, to Perla. Bo Perła zrobiła tak, że... Perła, ja tak mówię... True Opal. Nie wiem, czemu powiedziałam na nią Perłę, jakoś tak mi skojarzyło. To ona właśnie zrobiła na przykład, że wszystkie zdjęcia na jednym zdjęciu połączyła, w sensie tak jakby historyjka, bo tylko tyle sprawdziłam jakby, jak sytuacja wygląda, nie czytałam dokładnie prac. Wierzba wysłała po kolei i właśnie tak Alienek mówi, Alienek spróbował zrobić jakiś filmik, nie wiem dokładnie jak wygląda ten filmik i mi nie mów, w sensie czy ma nagrany dźwięk, czy jest tylko z napisami, czy coś, nie chce wiedzieć, to ma być niespodzianka. I no... Znaczy, ja mówiłam na przykład, że ludzie, którzy mówili tam, że na przykład powiedzmy mieszkają na wiosce i będą mieli po prostu problem, niemożność wręcz tego, żeby te paczki z paczkomatu odebrać, to ja... tak wiem, że można, ale stwierdziłam, że jak na razie tak zostaje tak, no bo w sumie długo leżała w ziemi, to niech tak chodzi, bo jakby wiecie, tak świeżo umarła, to jeszcze spoko, ale jak już tak trochę leży, to niech będzie. To, że ja wtedy mogę naprawdę coś z nimi zaaranżować, żeby im wysłać bezpośrednio tę paczkę. Po prostu to, że ja wybrałam paczkomat, wynikało z tego, że chciałam uniknąć czegoś takiego, że jakby zmuszam was do tego, żeby otrzymać nagrodę, musicie podawać mi swój numer domu, swój adres, tak? Bo wiem, że no, dla niektórych to może być po prostu takie po co? Taki może dyskomfort powodować? Może po prostu nie chcą wiedzieć? No, jakby ja sama nie chcę podawać mojego adresu, tak? I jakby rozumiem, że inni ludzie też mogą nie chcieć rozpowiadać swoich adresów, więc pomyślałam, że tak po prostu będzie prościej. I z tego, co się orientuję, też chyba wychodzi taniej. Ale no, tego mówiłam, że ja wtedy zawsze mogę coś zaaranżować tą pocztą, tak? Bo to nie jest dla mnie żaden problem, bo jakby chodzi o to, żeby do wszystkich trafić. Tam się chyba dwie osoby odezwały właśnie w komentarzach, że wzięłyby właśnie z tego powodu, to im odpisywałam, że zawsze możemy coś ogarnąć, oczywiście, jeśli wygrają. Nie, ja mówiłam, że nie ma czegoś takiego, że powiedzmy zajmiesz pierwsze miejsce i stwierdzasz, chcę nagrody z trzeciego, bo równie dobrze osoba z drugiego i z trzeciego miejsca też może chcieć tę nagrodę, więc jakby to jest...
No, wygrałeś to, co jest na pierwszym miejscu, tak? I ja niestety nie będę tutaj jakby odbierać nagrody komuś innemu, bo to nie jest wybierz sobie nagrodę w zależności od miejsca, tylko no już jest jakaś hierarchia ustawiona. Powiedziałam, że też to wydałam w komentarzach, że jeśli powiedzmy okaże się, że ktoś zajmie pierwsze albo drugie miejsce, a chciałby nagrodę z trzeciego, to już jest kwestia osobistego dogadania się z osobą z miejsca trzeciego, czy jej by pasowała taka zamiana. Bo ja nie chcę nic nikomu pod tym względem narzucać, że musiałby na przykład oddawać swoją nagrodę, bo może też ktoś mierzył po to trzecie miejsce, tak akurat zajął trzecie miejsce i chciałby tę nagrodę. W Double Deluxe chyba... Znaczy... Teoretycznie no Double Deluxe działa przecież tak, że to jest wszystko na jednej... Znaczy... Mój Double Deluxe, który ja wam pokazywałam, jest chyba na dwóch płytach, jeśli dobrze pamiętam, nie kojarzę już w tej chwili. Ale jest tak, w sumie po co jej każe, niech ona sobie zadzwoni do tej simki, w sumie jak nikogo nie ma, to możemy się spotkać na mieście z Kariną. To możesz po prostu potem, nie wiem, znaczy jak bardzo chcesz odsprzedawać nagrodę, no to be my guest, jakby ja nie będę decydować, co robicie ze swoją nagrodą, chociaż właśnie no to myślę raczej było, że do czegoś wam się przyda. Chociaż nie zaprosi, jak się zaprasza na randkę, myślałam, że to się jest... Tak, znaczy myślałam, zapomniałam, że to się nie robi z tego, to jest chyba zaprosi na randkę. Zawsze możesz... A, że masz osobne w takim sensie. Nie, bo zawsze ten, zawsze można oddać... Myślałam, że chodzi ci o, że to Double Deluxe. Że w sensie jako podstawkę będziesz mógł sprzedać czy coś, no bo generalnie można by sobie zainstalować grę i tak naprawdę przekazać dalej. Jeśli ktoś na przykład nie ma takiego sentymentu, takiej potrzeby, żeby trzymać pudełka. W każdym razie mówię, ja wam nie będę jakby, wiecie, zaglądać do tego i patrzeć, co wyście potem robili z tą nagrodą, no bo to ma być... Myślałam, że to woda przez chwilę i miałam takie, co robi na mojej parceli wodę? Także no... No... Także no, generalnie jeśli ktoś z was na przykład stwierdzi, że wygra nagrodę i będzie chciał ją potem sobie sprzedać, no to be my guest, tak samo jestem w stanie... chodźmy sobie do... Nie wiem, to już nic nie zbudowałam. Do tego centrum handlowego, tam jest fajnie. To jest to, co zbudowała Pleasant Sim. No to zawsze też możemy się nawet tak dogadać, że jeśli powiedzmy macie płytę, ale macie problem z... Powiedzmy na przykład, nie wiem, wygracie podstawkę, załóżmy, i macie w domu niby podstawkę, ale ta płyta jest, nie wiem, niedziałająca czy coś. Chociaż nie, no w sumie to by nie miało sensu, bo to tak jak się nie zainstaluje. W każdym razie jakbyście na przykład mieli, powiedzmy, instalkę z internetu, tak jak na przykład ja robię, że jak mam jakąś grę, to używam instalki z internetu, bo ja nie mam stacji na dysk, więc nie mogę instalować gier z płyt, ale używam swoich oryginalnych kodów, wtedy też mogę wam już wcześniej przesłać ten kod, żebyście sobie mogli grę instalować, jakby... Wszystko jest naprawdę do gadania. Jestem bardzo jakby chcę możliwie... Oj, no tak, zapomniałam, że to jest ta brakująca podłoga. Znowu zapomniałam naprawić. A teraz jak naprawię, to ona się nie zapisze, jak wyjdę z parceli. To jest strasznie upierdliwe, że ja mogę teraz edytować nawet tej całą parcelę, ale jak wrócę do domu, to się nic nie zmieni. W sensie ona będzie, jak następny sim pójdzie, to ona będzie taka jak tu. Dobra. Musimy zarywać. Nie do komputera, zarywaj do pani sałaty. Za sałatą! No właśnie, za sałatą followuj ją. Deep Sea Baby. I właśnie, nie wiem czemu te miejsca parkingowe u mnie nie działają. W sumie mam no clue. Pobrałam te co pokazywała Pleasant Sim, ustawiłam je ten i... Ojeny. Ej, ja bym się bała, że to jakaś groźba, co nie? Albo takie, wiesz, matrymonialne zostało wysłane, ten widzisz? Wyobraź sobie, jak to było creepy, gdyby na tej płycie były na przykład takie strzeć wesele, to że jakby twarze panny i pana młodego były podmienione. Widzę, ty Shaya, masz to skojarzenie, mi już się bardziej skojarzyło ta tęcza. W sensie, że buzie widzę w tym tęczu, a ja widzę! Gada o żarć, już by się chciała tylko pychać. Ty Beskid, to jest jakaś nienażarta świnia. Może ona tak naprawdę, wiecie, była w poprzednim wcieleniu, w sensie w ludzkim, była jakąś taką, że tak to ujmę żartobliwie, tłustą świnią i po prostu stwierdziła, że się zemści na wszystkich, którzy się z niej śmiali i stała wiedźmą i odchudza się teraz czarami.
Tylko patrząc na to, że umiem mówić tylko jedzeniu, to pewnie odchudza się tak raz dziennie co najmniej, nie? Bo jak te kalorie tam lecą, kurde. Jak normalnie fortepian zrzucony z drugiego piętra z taką prędkością. Pierwszy pocałunek, nie, to jeszcze nie ten moment. Wolny taniec. Naucz mnie sztuki ciemności. Możemy? Połaskotałam cię. Nie mów mi, że się nie zgadniesz. To połaskotana jesteś. Nowe. Nauczy mnie się w tym czasie napiję. Nie ma to jak dobre powody. Znaczy, powiem wam szczerze, że też przez chwilę myślałam, czy na przykład by w reklamową środę nie dać... Już myślałam, że jej się coś stało... Chwila. Co? Taki... Myślałam, że ona taki język ma wywalony, jak czaruje. Ej, to będzie fajne. No... Nie, nie! Ja zakliknęłam P, zamiast tego chciałam... O, z daleka, żeby sobie zrobić zdjęcie na miniaturę, co nie? O, kliknę sobie w różnych... Wolę chwila! Page up! Page up! Musi być ładne tło, tak? Nie robię miniaturek z brzydkim tym... Z wystającymi ścianami. Disgusting. Czaruję jej cycki. Hula gula, hula gula. W której kuli... Nie. Typa pojedynek na czary. Teraz ona czaruje moje cycki. Szybkie operacje plastyczne. Kurde, ale ja tak lubię tę podmiankę dla stroju wiedźmy. Jest taki... This is too good. Dobra, to powiedzmy, że czary jakby nie są w stanie cofnąć... tego, jak żeśmy się zmieniły, ale chociaż miejmy zwykły łok. No. Ale to będzie śmieszne, bo nawet dalej chodzi robić. Nawet się boję, co w ogóle by było, jak ona wygląda jak człowiek. W sumie jak jest już, wiecie, taka pokrzywiona, to przynajmniej jak jest zombie, to mam jakieś wytłumaczenie, co nie? Że po prostu gdzieś tam się właśnie przesunęły jej pewne części ciała. Ask for magical advice, to jest... tylko czemu ja mam to po angielsku? Jak widzę magical, to mi się kojarzy, jak grałam w Kika Prawdy i tam jest przecież ten Jimmy i to było magical song, magical song, jak nie miał powiedzieć ten magical, coś tam song, ten stick of enchantment. Nie no, ja ubóstwiam to i zawsze czekam, aż on dokończy. Ale nie może jej dać buziaka, przecież nie ma pierwszego potoku, bo się zabijają tymi rondami. Ja myślę, że ja bym je połączyła, że one są akurat takie dwie. Jak ten, jak jest ta piosenka. Love is evil. Mnie właśnie chyba ktoś zrobił. Czasem robię. Ja w tym akurat się często robię popcorn, ale ja akurat rzadko jem. Pocałowały się! Co się liczy jako pierwszy pocałunek? Nie. Ej, w ogóle... Ej. Ej, w ogóle czemu ty masz zdradę, jak ty... Aha, bo... Nawet nie pamiętałam, że ona z kimś tam jeszcze, ale... Anyway... Normalnie Simowie mają negatywne wspomnienia, jak zostają czarownicami złymi. Nie pamiętam, żeby miała na to jakiegoś fixa. Ale dobra. Na jej buzi ona chce... Kurde, zapomniałam, mogłam włączyć cinematiki, to może byłoby... One się kochają, to będzie miłość, zła miłość. Miłość zła, miłość zła. Nie chciała złapać. No bo za jak są złe wiedźmy, to zazwyczaj Simowie mają negatywne wspomnienia. To jest akurat takie typowe. Na przykład jak masz tą nawet rodzinę tych czarownic z jaskini pokrzyku. Tam jest nawet chyba taki bajer, że ten, że jak...
słowa mi teraz brakuje. Nawet jeśli ona chce od tej swojej przecież przyjaciółki wiedźmy mieć te moce, to jak ona ją zmieni, to ona ma negatywne wspomnienia. To oni sami chcą być negatywni. Nie, nie każde. Wilkołak też jest na przykład negatywny. Pokażę to może jak wrócę do domu, bo tam trzymam, nie wiem, chyba tego obrazu akurat, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Bill and Bye. Nie mam, to pokażę w domu, na czym to polega. Zwykle normalne, że wspomnienia są negatywne. Ale dobra, jest 15, to już dzieciaki są w domu. Trzeba by może zaprogramować. Zaprojektować sobie nowe ubranie i nową fryzurę, bo dzieciaki nie mogą podejrzewać, że tutaj zaszły jakieś zmiany. Mogę jej dać teraz ten BDSM kostium. Nie no, w tym dobrze wygląda. Podoba mi się. Ta sukienka jest taka, och. Dobra, i włosy. Programuj sobie włosy, kobieto. Ale to będzie się milion lat zaczytać. W ogóle ja tak dosyć nie dodawałam custom contentu do Simsów. Mam taką całą długą listę do pobrania, ale mam takie... Nie. Nie. Może nie dzisiaj. Ja w ogóle ostatni raz grałam w Simsy, w sensie tak... poza dzisiejszym odcinkiem, który wyszedł, to ostatni raz chyba właśnie na streamie, jak na matę... Bez komentarza. Ale kończymy randkę i idziemy do domu. Dzieciarnia nie może nic podejrzewać. Po prostu pewnego dnia znowu wyjdziemy i tyle, ale jeszcze musimy udawać, że jest okej, bo ona musi próbować, myślę, swojego męża z tego, znaczy męża byłego, ale cię z hajsu odziuwać. Tak to musi być. Musimy jakoś tak poczekać, aż Baz wyrwie troszeczkę hajsu i wtedy go zostawimy. Wydaje mi się, że to było takie coś, co Lila mogłaby zrobić. Bo ja dalej uważam, że jakby ona upuściła Bolesława, wiecie, bo miała dobre powody, o tak to ujmijmy. Że po prostu on coś tam, wiecie, był właśnie taki strasznie... I że jakby ona nie planowała tak totalnie jakby odejść od rodziny, ale tak się stało, że ona po prostu jak... Chciała po prostu odejść, w sensie na przykład, nie wiem, jak to wiecie, czasem robią w filmach, nie wiem, że o, wyprowadzam się do mamusi i ktoś tam idzie na jakiś czas, żeby ochłonąć, żeby zebrać myśli. To już to było coś podobnego, no z tym, że ona już nie wróciła, bo jej się umarło. Takie wiecie, życie. O, chyba, żeby zrobić powtórkę z rozrywki. Ukartowałaby swoją śmierć. O, tak wiecie, że... Zabiłabym ją, wprowadziła w międzyczasie tamtą czarownicę do miasta i ona by sobie wskrzesiła swoją kochankę. Boom. To by był plus 12 IQ outplay. Kiedy jesteś martwa, ktoś cię wskrzesza, ale musisz wrócić do swojej rodziny, więc stwierdzasz, fakt, chcę umrzeć jeszcze raz. Nie chcę, żeby o mnie wiedzieli, chcę mieć święty spokój. Nie. Naprawdę, ja wolę bez spoilerów. Ja planuję, że może nawet jak zbiorę się właśnie w czasie, to że nawet na streamie zrobić takie oglądanie tych wszystkich prac i ocenianie. Znaczy, może na streama to nie będzie materiał, jak dalej będą tylko trzy prace czy coś. Ale generalnie plan jest taki, że chciałabym jakby, żeby też mogli ludzie doświadczyć mojej tej takiej pierwszej reakcji i tak dalej na to, co zrobili. Nie widzisz, że sram? No tak, no bo wydaje mi się, że ktoś robi pracę, w którą no wkłada jakieś serce i tak dalej, no to jakby chciałby zobaczyć, jaka jest reakcja, nie potem na przykład, że no generalnie twoja praca zajęła, nie wiem, przykład powiedzmy piąte miejsce albo pierwsze, gratulacje, no tak, no to właśnie. Właśnie też nie jest tego na tyle dużo, że ja się muszę jakby martwić, że o, w godzinie się nie wyrobię, 3000 prac, bo tam 5000, jak są tacy duży youtuberzy robią, to i tam po prostu mają tyle tych prac, że myślę, że nawet bardzo ciężko jest tak byłoby usiąść i wszystkie tak, wiecie, jakby przejrzeć, obgadać i tak dalej i po prostu lecą tylko tym, że patrzą. Tylko, że właśnie... uwierz mi, tego czasu miało być nawet mniej. Ja nawet myślałam, żeby dać minutę, ale Karla wyliczyła mi, że jeśli robimy powiedzmy 20 zdjęć,
to, że tam mi wyliczyła dokładnie, że jeśli dalibyśmy 2 minuty, to ile by było sekund na każde jedno zdjęcie. Więc jakby Karla tutaj, tak mi się wydaje, że Karla albo Sep, nie pamiętam, bo to z Karlą i Sep, one bardzo mi pomagały w organizacji tego, to właśnie któraś z nich, wydaje mi się, że akurat Karla, przepraszam, jeśli to była Sep, jeśli mylę, opiniowała o to, żeby właśnie tego czasu było więcej, więc stwierdziliśmy, że no jak 20 zdjęć, no jest dwójka, to te 2 minuty, to może niech będzie, tak, tak. I tu dwa, powiedzmy, że no ciężko, wiesz, jest wymierzyć, ile jest, jakby wiesz, potrzebne na to wszystko, tak, zwłaszcza, że no nikt nie wymusza, żeby te, jakby na filmiku, żeby używać zdjęć, tylko mogą być też nagrane scenki, więc to też się inaczej przekłada, tak? I no nie wiem, jak tak ciężko było znaleźć jakiś taki właśnie właściwy balans, ale ty byś sobie może jakieś dupy szukał, nie coś tam grzebiesz w internecie, pewnie strony dla dorosłych, co? Peł się, więc miałam usunąć te cechy katenek. Kulak, zebula, kuli, szpatuli i... z tym mem z kotem. Find mi female. Nigdy go nie łączyłam z Kirsten, ale... Kirsten chyba nikogo nie ma, co nie? Sam na sam z starą Kirsten twarzą w twarz. Jesteś stara, ja mam żal, że na mnie nie poczekałaś, swoje życie rozegrałaś. Boli chyba cię łokieć. No właśnie, tylko właśnie wiesz, pytanie, jak to zrobić, żeby to było fair, tak? Że powiedzmy, jeśli dam ci na przykład 4 minuty, to można w tych 4 minutach naprawdę dużo zrobić i ktoś by na przykład mógł powiedzieć, że porównując to do czasu, jaki na przykład oni dostali, znaczy czasu, możliwości dania tylko 20 zdjęć, to może być za mało w porównaniu do takich 4 minut. Także no jakby opcje nie do końca równe i tak jak mówię, to jest pierwszy raz, jak to ogarniam wszystko. Więc to spokojnie, ja się będę starała jakby na przyszłość może coś innego wymyślić, albo jak będzie znowu podobny motyw, to będziemy to regulować. Ale generalnie też zamysł był taki, żeby właśnie to nie było jakaś tam praca wielkości jakiegoś eseju, tylko właśnie coś takiego krótkiego, tam dam 20, żeby tam, jak są ludzie, którzy chcą, tak wiecie dokładnie, że o, tu się obróciłam do drzwi, tutaj patrzę na klamkę, teraz zdjęcie z napisem tylko, że biorę wdech, czy coś, to żeby jakby mogli to dokładnie pokazać, bo na filmiku by mogli. I, ale jakby nigdy nie było takiego założenia, że to musi być 20 zdjęć, tak wiecie, żeby w ogóle być jakby zaliczone. No przepraszam, no uczę się, nie jestem tutaj jakimś konkubus mastełem jeszcze. Jakim się w ogóle ten... Gorsze jest to, że nawet jakby się... Nawet jakby się uprzeć, to nie bardzo nas stać, żeby nawet kupić temu dama z domu, jakby on się związał z Kirsten, ten dom. Ponieważ ograniczają nas środki, chyba żeby założyć, że on jako wojskowy, powiedzmy, znaczy generał, że mógł załatwić dla syna, który również jest wojskowym, jakiś ten, jakieś zniżka. Dziękuję. Bo no wydaje mi się, że chyba tak jest, że weterani, powiedzmy wojenni bardziej, tutaj powiedzmy sprowadźmy to do takiego bardzo płytkiego określenia wojskowi dla potrzeby Simsów, to że chyba dostają jakieś tam, mogą jakieś profity, benefity dostawać. W ogóle teraz Lila, bo ona się nie starzeje, jest teoretycznie młodsza od swojego syna. Ciekawie. Ale podobają mi się strasznie rekolory tych piżamek. Jak ona w ogóle wygląda, jak śpi? Nie wiem, czy ma koszmary, ale ja na pewno będę miała. Ej, w ogóle przez oczy jej widać... Co się... Kisudesu. No dawaj, młodsza się nie robisz, co stara? Co ty na to, żebyśmy Humpty Dumpty pom 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 poszli?
No kurde, kanapę nam zajęli, widzisz, dlatego, że jesteś taka stara i wolna. Nie, ale uwaga, ja widzę Ida Mazego i Bolesława jako takich typowych właśnie konserwatystów, którzy by tak próbowali cały czas degradować to poczucie kobiety do tego, że jest właśnie taką, powiedzmy, domową zmywarą, nie? Ale tak jak będziesz tutaj mieszkać, to nie będziesz pracować, bo ktoś się musi zająć domem, co nie? No to zapomniałam, że tam taki fajny komplet. Nie! Nigdy nie robiłam Basics Erin i nigdy nie zrobię. Nie widzę ich. Nie widzę ich razem. Ja go widzę jako samotnego wilka. Moim pierwszym miłowie miał potem żonę. Znaczy, tak, miał mieć żonę. Chyba nawet wzięli ślub. Ale ona umarła, bo się spaliła i potem jak on był stary i był przez to sam, to stwierdziłam, że jest niby potencjalna para, ale wtedy tamta żona, co mu zmarła, ona byłaby totalnie bez połączenia, więc wolę też go zabić i nie mieć dylematu i go zabiłam. Tak się radzi z dylematami, panie i panowie. Po prostu się ich pozbywacie. W moim dziwnawie, przepraszam. Nie w miłowie. Ale widzę, że w ogóle często jest dosyć połączenie miłowo i dziwnowo, że ludzie łączą. Zastanawiałam się, czy sobie nie spróbować stworzyć takiej wersji, gdzie miłowo i dziwnowo byłoby połączone na którejś z tych map. Tylko nie wiem, jakby to miało wyglądać i myślę, że mógłby być problem z terenem, żeby tak... zrobić jakby część trawy, że na przykład w pustynię, bo tak to mogę rozstawić te kostki trawiaste, bo chciałam tak jakby, wiecie, żeby była taka dzielnica. Oh, już wiem, jakby to można było zrobić, żeby się po prostu obudowało z każdej strony ulicą jakiś taki, wiecie, spory kawałek terenu, co nie? I wtedy w środku dać te kostki, które dają trawę i każdą wtedy też parcelę wziąć, trawę machnąć i z daleka to będzie jakby był taki, powiedzmy, kwadrat zieleni. Takie, wiecie, dla bogaczy sobie porozkładali sztuczną trawę czy coś. Myślę, że to by mogło mieć sens. Może sobie będę robić. Znaczy, nie chcę właśnie, żeby oni byli na oddzielnych mapach. Chciałam, żeby to było na jednej mapie. Tylko, że właśnie wtedy musiałabym zrobić tak, że musiałabym zrobić właśnie, na przykład, powiedzmy, dziwnowo. Dodać miłowo jako podotoczenie, usunąć miłowo i wtedy te wszystkie rodziny znajdą się w skrzyni, ale może być problem z nagrobkami, to najpierw chyba nagrobki musiałabym wszystkie przenieść w jedno miejsce, albo po prostu chudczakerem je przenieść. Ewentualnie zrobić tak, że pochować ich z domami do skrzyni, usunąć potem miłowo, no bo wtedy jakby nie przechodzą między miastami i wydaje mi się, że to chyba nie powoduje wtedy korupcji, ale to tylko chyba. Jena, a ten dalej siedzi przy tej książce. Twoja dziewczyna już pewnie dawno poszła. Zakują. W sumie ma pragnienie wiedzy, nieważne. Jaki czułk. Może dać linka do Instagrama, to chętnie zajrzę, jak masz to gdzieś tak, powiedzmy, masz jakieś zakładki, w których można właśnie sprawdzać na przykład, co ten... Ja na przykład mam u siebie zakładkę na moim Instagramie dla zarówno... Znaczy, kwitnących wyszłych jeszcze nie zrobiłam, bo mi się nie chciało, jest tam nic nie wstawiam. Ale mam ten dla miłowa mojego, dla każdej tury w tym miłowie, jeszcze tego spodziałem, który rok jest który. Nawet jeszcze poszłam tyle, że zapisałam dokładnie ten, ile zdjęć, ile rodzinek ma dana ta. I went all in. No. Ale pytanie, czy w tej serii jest się, wiesz, łatwo odnaleźć, w takim sensie, czy masz, powiedzmy, nie wiem, 50, powiedzmy, na przykład zdjęć. A, bo to już kurczę, że 50, powiedzmy, wiesz, zdjęć na jedną rodzinkę i ja potem będę przez chmary się dokopywać, żeby na przykład po prostu z ciekawości... Ej, no, zjebała się nam na kanapę. Erin. Fuj. Znaczy Kirsten, whatever. Wiesz, zanim się dokopię do zobaczenia jakiegoś shipa. Na przykład obserwuję jedną taką dziewczynę, ale na szczęście ona tam sobie, powiedzmy, że 3-4 posty dziennie to tam jeszcze w miarę ogarniam. Jak to przechodzi po kolei, tam każda rodzina ma swój oddzielny tag, to też wtedy wiem, jak szukać. Ej, ona śmierdzi.
Śmierdzi, zastarała się nam na kanapę i teraz je płatki. Disgusting. No, no to chętnie zajrzę. Czekaj, aż sobie tylko wezmę. Tu mam kartkę. Nie wiem robić. Tam się coś dzieje, ale nie chcę zwracać uwagi. Dobra, co się tam stało? Ktoś mi wytłumaczy, co się stało? Wszyscy są w domu. What? What? A dziewczyny nie pamiętam. Nie pamiętam kompletnie nazw ludzi, których obserwuję. Oprócz Coli. Pamiętam Coli Sims. Ale to nie ten. Ale ona akurat nie od tego. Nie od tej historii jest. Dobra, chyba idziemy spać. Idziemy spać. Wrzucamy trzeci czas. No. No dobra, może zrobimy tak. Zamkniemy na klucz. I weź ty ogarnij sobie jakieś czary, może coś ciekawego ci przyjdzie do głowy. Zobaczmy jak na razie co możesz i się ucz ewentualnie. A ja wiem, jestem na Instagramie i obserwuję. Sep. Nie zawsze pamiętam, żeby serduszkować, bo ja czytam zazwyczaj to, co wrzucę u nas na Discordzie. Ale jestem tam, jestem, zaglądam, widzę jej story oglądam, Laumi też. Aqua Deltus, na kałuże, do zmywania, Folium Delitus, to chyba Fitus Delitus. Pozdro dla kumaty. Bemodus coś tam, poprawiamy nastrój, nie wiem, to są dobre czary. Sima, ksiopentanie, pszczoły. Mi! Do dupy te czary. Nie polecam. Chwila, teraz już wiem jak, wyciszę się i się wysmarkam. Huhu. Tak, to totalnie były profile na Insta, w sumie upewnię się. Dobra, jestem odciszona. Nie ufam, naprawdę. Ja marzę o tym, żeby pewnego dnia znowu mieć drugi monitor i będę po prostu najszczęśliwszą osobą po tej stronie YouTube'a i streamów. Naprawdę mnie tak bardzo brakuje możliwości, że sobie właśnie mogę patrzeć na drugi ekran, upewnić się, że wszystko działa tak jak powinno, a nie tak, że właśnie czasem coś klikam i jest takie o, he, wyciszony dźwięk, albo mikrofon, albo obraz się zaciął, śmieszne, nie powiem co. Normalnie nic, tylko do sklepu iść po nowe boki, bo te się zerwały ze śmiechu. Plus 12. Dobra. Trzeba tylko teraz się zastanowić, czy faktycznie czekamy, aż Baz z łaski swojej przywiezie jakiś hajs srogi do domu, bo mam mniejsze wypłaty, więc on dostaje tylko 500 dziennie. Czy właśnie czekamy na jakąś kartę kariery czy coś? I czy po prostu od razu już się bawimy w... że wprowadzamy tamtą czarownicę, wyprowadzamy ją, potem zawijamy Lilkę i ze wskrzeszamy. Lol. Znaczy, uważam jakby, że jest jakby coś takiego, że okej, jak jesteś w domu, to rozumiem, ale żeby tak na informatyce, to tak trochę słabo. Nawet u mnie na techniku informatyku się nie działo tak, a nagle mi to już jest patola, także nie wyrobię bez drugiego monitora. Też to działało na jednym i tyle. Czasem było tak, jak się dobieraliśmy tylko po prostu w grupy, jak chcieliśmy i na jednym na przykład robiliśmy, na drugim testowaliśmy różne rzeczy, ale to jest ten. No to po co? Znaczy, ja dalej nie widzę sensu robienia czegoś takiego. Też ewentualnie można zrobić problemy, jak coś zniszczycie. Albo nawet jak nie, to ktoś was może obwinić o to, że to zniszczyliście i tyle. Ja muszę przerobić tę łazienkę, bo nie mogę na nią patrzeć. W ogóle cały mu ten dom się przydała. Właśnie, trzeba będzie zacząć trzecią turę od remontów. Jas. Jas. Jakiś taki kolor, taki mdły pasuje do nich. To jest...
To by było ładne, ale na nich jest aż za ładne. Nie stać was na tak ładne kafelki. Trzeba takie zamulone. No, ja kiedyś nie chciałam mieć stacjonarki, ale to dlatego, że ja cały czas, że tak podróżowałam, znaczy cały czas jak cały czas, w gimnazjum już. Na koniec gimnazjum poznałam mojego obecnego partnera i było tak, że potem przez cały czas do końca technikum tylko laptopy, bo jak żem do niego jechałam, to sobie razem graliśmy po prostu, bo żeśmy lubili razem grać, tak się poznaliśmy. I ten... I po prostu... I zawsze brałam laptopy, żebym mogła go brać ze sobą. Nawet pamiętam, w pewnym momencie dostałam od niego tableta, bo nie zawsze mogłam, jakby wiecie, w podróży coś robić. W sensie nie chciał mi się laptopa wytargiwać nigdy z torby, bo on zawsze był duży. I no tak było trochę nieporęcznie. A telefon, jak nie było gniazdek, to dosyć szybko padał i wtedy na przykład, wiecie, jechałam te ponad 6 godzin, a zazwyczaj to 7, pewnie no opóźnienia polskiej kolei i nie mogłam, wiecie, za bardzo słuchać muzyki, ani nic robić w telefonie, po prostu musiałam trzymać ten telefon, żeby on po prostu wytrzymał tę podróż i dostałam właśnie kiedyś na drugą chyba rocznicę, jeśli dobrze pamiętam, dostałam tableta i bardzo się wtedy właśnie poprawił komfort mojej podróży, bo sobie właśnie tam filmy oglądałam, czy sobie zawsze byłam w kontakcie. No ja już laptopa nie chcę. Nigdy. Teraz mam mojego Georgiusa, mój komputer. Pierwszy taki mój własny pecet, bo ostatnio to peceta miałam w domu rodzinnym. I potem było tak, że jak z siostrą dostałyśmy wspólnego laptopa, to potem już żeśmy obie jechały na laptopach. Rodzice też już nie brali dla siebie komputerów. U mnie tam teraz wszyscy są na laptopach. Ale ja się cieszę. Mam swoje biurko, mam miejsce. No. I jest kici, I love you. Raz jeszcze bączki, bam. W sumie mógłby się nauczyć techniki, żeby móc potem to teraz. Czemu rzekasz tą zapiekanką? Niedobre, to zrób sam lepsze. Co niewdzięczny gnój. Woda, sił wam doda. Para, pa, pa, pa. Doda elektroda. Wiesz co, ja akurat dosyć często sama jestem, jak na streamach to nie piszę. Ja jestem raczej właśnie typem lurkera. Nie mam to z tym akurat problemu. Teraz wiem, że ludzie muszą ośmielić. Może jakby wiesz, część tutaj przyszła po raz pierwszy, albo część na przykład robi coś w tej chwili, na przykład gra w Simsy i nie jest im aż tak wygodnie pisać. Albo nie mówię nic ciekawego, to się nie odzywają. No, takie jest życie. No przepraszam, że nie jestem bardziej interesująca. RIP. Co ja mogłaby sobie wziąć kąpiel z bąbelkami, to by jej się podniosło. I co ona tam chce? Podwójne łóżko pewnie kupić. Wiecie, nawet nie to, że cena po prostu dla dwóch osób. I wiadomo, co się święci między ją a panią sałatką. W ogóle uwielbiam polskie nazwiska. Polskie nazwiska to jest jedyny powód tak naprawdę, dla którego ja wróciłam do grania w Sims 2 po polsku, bo stwierdziłam, że te imiona i nazwiska są tutaj tak komiczne czasem, że po prostu... Ech. Oj, jakaś pan Dziechimę się odezwała. Witam, dzień dobry, widzisz? Pan Dziechima ci powiedziała. Impossible! Nie no, lurker style i tyle, tak? Ja mówię, nie mam z tym żadnego kłopotu. Ktoś się będzie chciał odezwać, tak jak teraz odezwałam nawet Pan Dziechimę raz, znaczy mam nadzieję, że częściej, ale jak się odezwa tylko raz, to też spoko i tyle. Szanuję to, że możecie nie chcieć ze mną rozmawiać, po prostu ciul wam wszystkim na mordę i tyle. Odmienię co lustro, bo nie mogę patrzeć, dobra, już kleję. Wow. No bo jak taki typowy tatuś, co nie gazetka przy śniadanku. No i myślałam, że to film i czy ty czytasz o filmie i w ogóle co jest w tej gazecie, bo się nigdy nie przeglądałam. Dobra. To wygląda jak pogoda. To jest definitywnie pogoda na górze, bo mamy góry, a góry oczywiście oznaczają pogodę. Jest deszcz i jest słońce. Za szybko mówię, chwila. Wszyscy razem, wdech i widech, wdech i wydech, dobra. Mogę oddychać. No właśnie. Saja to jest tak bystra jak woda w klozecie, jeśli chodzi o Simsy.
W najbliższych dniach będą dwie góry, deszcz i słońce. O, no mówiłam, każdy ma jakieś swoje zajęcia, ja tu robię za tło, także tak jak to powiedziałam w dzisiejszym filmiku, ignorujcie mnie. Thank you za obserwację. To jest chyba jakaś mapa, czy kojarzę mapy, bo do mnie często przychodzą mapy dziadka, bo on jest rzeczoznawcą i geodetą i on jak gdzieś tam wyznacza tereny, to non-stop dostaje jakieś mapy, wyznaczenia, bla bla bla. To pod spodem wygląda jak jakieś rozmazane zdjęcie ze Strongholda. To wygląda jak mapa na przykład mojej uczelni, tylko tam nie ma jeziora. A to są jakieś nudne informacje o... To wygląda jak... Pokażę wam, jak co ja tutaj widzę, bo wy pewnie tego samego nie widzicie, ale ja wam pokażę. Gdzie jest mój paint? Gdzie jest mój paint? Czy paint wam się od razu odpali? Nie. Chwila. Gdzie jest mój paint? Gdzie jest mój paint? No. Pokażę wam, co ja tam widzę, bo to jest witam, co nie? Jak macie to, to ja to widzę tak, że tu mamy takiego jakby typka, nie? I to są jego włosy, co nie? To są jego włosy. Tu ma wąsa, tu ma takie ostre zęby, tu ma takie, o, tu ma oczy, tu ma brwi i tutaj jeszynkę. To jest jakieś, i tu ma taką rączkę małą. To jest zdjęcie takiego bardzo po prostu, bo hamburgera, o, bo właśnie takie cięcie, to jest po prostu burger, to jest burger, to jest zdjęcie bardzo głodnego człowieka po prostu. No, to jest facet, który je burgerem. Patrzcie, o, zrobię tak. Widzicie to? Widzicie to? To jest facet, co je burgera. Don, don, don! O, zepsułam. Nie wiem, w każdym razie facet je burgera. No, a... Nie, żeby nie było, zapiszę sobie. Zapisz. Zapisz. Jestem artystą. Ok. I na... Pulpić. Yes. Save it. Save that bitch. No i wracamy do Simsów. No. Dobra, no to wstawaj, Bolesław. Zjedz coś ze swoich prywatnych zapasów, bo oczywiście, tak jak mówiłam, gardzimy i niedomownicy sobie mogą sami robić. Nie jesteśmy tutaj, widzieć, szatniarką. Kantyniarką? Nie, panią ze stołówki. Tak, nie z panią ze stołówki. Ktoś se będzie głodny, to se zrobi. Tak, on do tego łapy nie przykłada. Fuck you, family. On w sumie powinien zrobić lekcje, bo on jest niby taki kujon na ten weź tam chociaż. Kto mówi, bo ja mam maliźni trochę, chwila, bo mi zaraz słuchawki padną. Słyszę pikanie zawiści, więc muszę tutaj gdzieś nigdy nie trafić. Aha, trafiłam za pierwszym razem, nieważne, umiem wszystko. Jestem niezwyciężona. Liźni trochę tej pracy domowej. Jak było w tym kabarecie. Ktoś tam odrobiłeś lekcję? Tak, odrobiłem. Idź, odrób jeszcze troszeczkę, proszę cię. Tam będzie odrabiany za 12 przyszłych lat. W ogóle powiem wam, że kiedyś mój mózg nie ogarnął tego, jak mogę sobie bardzo łatwo zacząć dostawać dobre oceny z historii. Bo wróćcie dlatego, że byłam aż tak leniwa. Otóż moja babka od historii czasem robiła tak, że przerabiała temat jakiś na historii i mówiła, dobra, teraz robimy w, ty wiecie, ćwiczeniach, wiecie, jak to jest w podstawówce. Że macie zazwyczaj podręczniki do tego takie ćwiczenia i robicie te ćwiczenia, ona to brała na ocenę potem, na podstawie tego, co było na lekcji albo co kazała nam się przygotować. I moja koleżanka kiedyś zrobiła tak, że zrobiła sobie do przodu te ćwiczenia, chyba tylko dlatego, że coś tam z mamą z tego, co mówiła, robiła. To... Ale się siarczyście beku, chociaż nieraz ja tak... Pierdzielnęłam na streamie. I ten, i babka wzięła jej to i oceniła. Ja potem przez chwilę w głowie miałam takie holy ravioli, to może ja bym zrobiła te zadania do przodu i jakby ona potem wzięła po prostu te karty pracy zrobione, to bum, piątka po prostu murowana. Po czym zrobiłam tak, że próbowałam sobie, tak wiecie, zrobić jakieś podpowiedzi, tak w sensie, wiecie, ukryte, że na przykład jakoś tam, jak były zdjęcia, że coś, jakieś takie kropki robiłam, odciskałam ołówkiem i ścierałam, żeby takie... Sneaky selfie było. Po czym zrobiłam tak jedno zdanie i stwierdziłam, że chyba jednak wolę dostać jedynkę i ją poprawić. To wymaga za dużo pracy. To wymaga za dużo pracy, żeby zrobić karty pracy, okej? Dariusz ze Sme... Nie wiem czemu mówiąc Dariusz, myślałam Daniel i miałam takie... Czy oni nie są rodzeństwem? Ja miałam, znaczy ćwiczenia w sensie, że miałam karty ćwiczenia, ale to wiecie, to było dobre
16 lat temu, gdy mogłaś trochę zmienić? Ja tak robiłam z matmy na początku roku, zawsze jak były łatwe tematy, w sensie już w technikum, to się zawsze zgłaszałam, tak samo na polskim, czyli dostawałam piątki czy plusy i było takie, potem mogłam się nie odzywać już cały rok, bo było, że o, przecież ty się tak często zgłaszasz, to dajmy szansę innym. Nie chciałabym się chodzić na dodatkową matmę, chyba żeby dostawać piątki. Myślę, że aż tak ambitna nie jestem, czy gratuluję ambicji, ale niestety ich nie podzielam, a chciałabym. A ma laptop, gdzieś tam, żeby Simsy mieć w wyższej rozdzielczości, to trzeba samemu ustawić w konfigu. Tak. Nie, to nie byłby najlepszy ship, to byłby ship w patologii. Nie, akurat. Ja mogę wiele shipów, jakby wiecie, silowa pró. Niech on przeczyta róże, stoi róże. O, coś mu się pojawiło przed domem, tak? Coś mu się pojawiło przed domem, on nie wiem. Tak, w grafik król zabrać mówię. Jak to nie działa? Może, znaczy nie żeby ci mówić coś, ale może to źle robisz. Robiłeś to z jakimś poradnikiem w internecie, bo to generalnie powinno działać bez problemu. Nie słyszałam, żeby był komuś się ten... I widzicie? I co się teraz stanie? Aha, on... A, chwila, bo on nie jest na nią zły, bo... Dobra, chwila, to trzeba to zrobić tak. Trzeba zrobić relations, mutual flags, lila... Kurde, a nie mogę im zrobić... O, married, set flags, lila. Widzicie, oni teraz będą mieli wpisane, że są małżeństwem. Nadal. Są, to jest tylko tak zwana flaga, tak? Bo nie dalej nie jest tak, że on teraz będzie mógł z nią coś zrobić. Takiego, w sensie, wiecie, bardzo miłosnego. Tylko... I co? O, widzę wielce przejęty! O! Zdradziłaś mnie. Zerwi! Nie, dobra. Nie, kurde, myślałam, że będzie jakaś draka tak sama z siebie. Nie chcę, żeby tak po prostu kazać mu zrywać. Tak to miało być takie bardziej boom. Zobaczcie, jak za nią chodzi, to jak się przykleił, jak słucha, co gada, co nie. Właśnie uzupełni, znowu zabijam rybki. Tak. A jeszcze pamiętałam na poprzednim streamie, żeby je karmić. Na tym poprzednim, w sensie, jak graliśmy tutaj. Już teraz zapomniałam. Rip rybki. Kto to idzie? Z tymi włosami, z tymi lo... Szaman, myślałam, że to Didi. Ładna jesteś. Jeszcze w tym gorsecie. Łuchapłe. O, weź, ja to nie chcę wracać. Jak tylko widzę pół po prostu różowego ekranu, to ja dostaję po prostu ataku paniki wręcz. Ale to się akurat zwyczaj dzieje, kiedy na przykład powiedzmy... odpalam Rishada na przykład. Gdzie on kurde jest? Gdzie on łazi? Aha, czyli on wyszedł z domu po to, żeby wejść tutaj, wejść po schodach i wyrzucić je do kibla na piętrze, te ryby. Czy tam może nawet tędy, żeby wejść? Ja nie mogę, przecież to jest jakiś... Przecież ja po prostu nie mam słów na tę kobietę z jajami. Jakaś masakra. Naprawdę. Ale właśnie to w ogóle się dałaś, a twoja kobieta czeka. O ta, party hard. Ja w ogóle będę znowu nagrywać party hard. W sensie muszę się spodziewać, że we wtorek będzie party hard, bo ja się uparłam, ja bardzo chcę ukończyć tę grę. Zwłaszcza, że teraz mi się wydaje, prosto mówię autentycznie. Jeszcze kiedyś, lata świetlne temu, jak byłam gdzieś tak mniej więcej w drugiej technikum, na takiej stronie, nawet tej pory pamiętam, jeja.pl.com czy whatever, jak się to tam zwało, pojawiła się właśnie ta party hard, to był ten bazowy poziom. Za Chiny ludowe nie mogłam go przejść. Nic, wcale, nul, nie było dla mnie po prostu żadnej opcji, żeby to przejść. A teraz to przychodzę. No tak ci się tak podoba, no to komentarze są mile widziane. Nie, ale tak serio, akurat jeśli chodzi o party hard... Zazwyczaj mam takie troszeczkę smutałkę, znaczy nie pod tym względem, że mało ludzi, jakby wiecie, ogląda, bo jakby rozumiem, że to nie jest, powiedzmy, taka rzecz dla wszystkich, ale w sumie są takie chyba odcinki, gdzie tam mam jeden tylko komentarz i w sumie dwa, bo w sumie ja na jeden odpowiem i mam takie, że to w sumie robię dobrze, czy w sumie czekacie razem ze mną na więcej, czy odcinek był fajny, bo to też tak, wiecie, jak dajecie jakiś feedback, no też człowiek wie, czy na przykład, powiedzmy, odcinek był zabawny, czy powiedzmy humor, który akurat tak sobie miał w tym odcinku, czy to jest na przykład takie żarty, które robię, są... Okej!
W sensie, czy taki humor jest spoko, czy gdzieś tam, nie wiem, przegieli, coś by fajnie było, jakby spróbowali. Znaczy, nie ten. Nie, to jest Lauri, a nie Laumi. Tak mi się wydaje. No, chyba nie. Tak mi się wydaje. Mylę się? Czy Lauri to Laumi? Lauri to Laumi. Nie, mi się wydaje, że chyba Laumi o tej porze by nie było. Przecież ma o 20. Właśnie o 20 na YouTubie Laumi ma streama z tego Heroesów trójeczki. Zapraszam. Ja akurat chętnie będę pewnie oglądać. Chyba, że coś mi się przesunie w kalendarzu streamów, bo jestem wszędzie i nigdzie mnie nie ma, a na przykład teraz mój ulubiony streamur się odpala. Ale chyba dzisiaj będzie DBD. No, chyba pójdę raczej na tego. Też nigdy nie grałam w Heroesy, te stare, ale grałam chyba w te nowsze. Chwila. Fitu? Które ci Heroesy kiedyś kupiłam? No, to widziałam tylko jak gra w szóstkę, bo moja mężczyzna, jak się zaczynaliśmy spotykać, to na któreś urodziny te początkowe kupiłam mu właśnie Heroesy. To Laumi, dlatego że miałam takie, że miałam Erkę, to mówię, no to nie Laumi, jakby Laumi, to był chyba jakiś Laumi, a nie Lauri. W sumie nawet Laure. No to przepraszam, pomyłka, ale jest Laumi i ten. No tak. A że mu zadał mi tak, no to było. Także zapraszam, u Laumi na YouTubie będą Heroesy. Akurat zawsze chętnie oglądam stary gry, tak jak właśnie ostatnio ten mój streamer Mtek robił tego streama z Strongholda. To też bardzo chętnie oglądam. Już ja w Strongholda 1 nigdy nie grałam, ale ja generalnie lubię RTS-y. Jestem nie beznadziejna, ale lubię RTS-y. W sensie real time strategy, jakby ktoś nie wiedział. Ja na przykład nie wiedziałam to niedawno, czy tak wiem, czy do niedawno, coś powiedzmy circa 6 lat temu nie wiedziałam, ale niedawno. A, Lauri! Dobra, zjedz kanapeczkę. A ten się tylko by do tych książek klei. Uczysz się chociaż czegoś? Nie, czytasz jakiegoś Harry'ego Pottera. Weź ty dziecko szatana. Szatabno. Idź się umyj. Zadzwoń potem do swojej kobiety. Znaczy w sumie jeszcze nie twojej kobieta, to w ogóle śpi. Czy ty robisz, kobieto, coś innego poza spaniem? Naprawdę mam wrażenie, że co ten, to ona jest albo zmęczona i leży w łóżku, albo jest zmęczona i śpi. Wiecie, jakby ma... Są dwie opcje i nic pomiędzy. Dobra, kończy się tę kanapkę. I trzeba uderzać, to po prostu nawet nie zjesz. Zostawisz pół kanapki, tak bardzo ją kochasz. Bo fajnie by było, jakby oni się połączyli do... jutra, w sensie do soboty, do godziny tej, do godziny 18. Spoko, nigdzie nie, się jeszcze nie wybieram. Bo wtedy mogłabym ją tutaj od razu przeprowadzić i dziewczyny by tam same w tym domu zostały. I wtedy ta Lola i Erin miałyby swój pokój, tam się jeszcze zrobiło pokój dla dziecka. A Chloe, nasza puszczalska dupa, miałaby swój i wszystko by było tak dosyć even Steven. No. Zaltabowałam się niechcące, czy zaltabowałam, nie używając altaba, tak. Ej, w ogóle kupa mięcha nagle zmieniła się w paróweczki. Albym sobie zjadła hot doga. Nie takiego z żabki, ale takiego ze stacji benzynowej. Pamiętam jak mój narzeczony mieszkał jakiś czas ze znajomymi i mierzyliśmy tak bardzo blisko siebie. Nie pamiętam, jak się nazywało to centrum handlowe w Szczecinie, ale to było jedno z tych takich mniejszych. Mieszkaliśmy gdzieś tam w okolicy z 24 kwietnia. Tak, tam się taki przynajmniej nazywało z jakąś tam datą, whatever, to gdzieś tam właśnie mieszkaliśmy. To mieliśmy bardzo blisko stację benzynową i chodziliśmy tam sobie czasem rano w ramach śniadania po hot dogi i po kawę. Wtedy jeszcze piłam kawę. Bo ja lubię taką kawę, powiedzmy, kupioną, nie lubię sobie sama robić, bo ja piję latte. Nie Galaxy. Mówię mała. Galaxy jest duża, proszę cię. W Galaxy mieszkaliśmy jeszcze wcześniej, znaczy mieszkaliśmy. On mieszkał, ja tam przyjeżdżałam, więc tak mówię. Oni się ile... Mieszkaliśmy, że tak tujmy w cudzysłowie, no bo w sensie, że jak ja do niego przyjeżdżam. O, Turzyn pewnie. Chyba Turzyn, no.
Mieszkaliśmy gdzieś tam na Emily Platter na początku. Z Emily Platter był mój ulubiony dojazd do Galaksy. Słuchajcie, tam tramwaje w Szczecinie, nie wiem czy dalej takie są, ale jeszcze kilka lat temu, to był taki fest. Tam było tak, że jak się wchodziło w zakręt i się stało na końcu wagonu, to się człowiek czuł jak na kolejce górskiej. To był fenomen, naprawdę. Szanuję za tramwaje, które dostarczają rozrywki. To tam potem mieszkaliśmy gdzieś na Robotniczej, to się zwie. Tam niedaleko Lidla. Mieszkaliśmy wtedy akurat faktycznie, że tak powiem, razem, bo wziął kawalerkę na jakiś czas i przez wakacje praktycznie cały czas siedziałam z nim w tej kawalerce, w sensie, że w Szczecinie tam mieszkaliśmy razem. To generalnie było tragicznie pod tym względem, że było to mieszkanie na parterze. I nie pamiętam, jaka to była tragedia. Tam były takie intensywne, czerwone rolety i one musiały być non-stop zasłonięte. No bo jak na przykład powiedzmy jest lato, tak chce chodzić w samych gaciach, to jest tak, że no nie szło, bo ludzie, którzy przychodzili do Żabki, która była tak jakby naprzeciwko, patrząc z naszego malutkiego balkonu, czy nawet z okien, to oni wszyscy nas widzieli, albo ci, którzy szli do bloku, tak? Więc cały czas musiały być zasłonięte toalety i cały czas była taka czerwona, burdelowa poświata, nie? To jest to, co najbardziej pamiętam. Potem na... Sternicka? Sternicza? Takiego chyba? Koło takiej biblioteki, która właśnie tam jest w kierunku Turzynu. To to właśnie tam też pomieszkiwaliśmy. I potem jak się przeprowadził do ostatniego miejsca, to już nie przyjeżdżałam, bo to był ten rok maturalny dla mnie. I dopiero jak przyjechałam do niego, to siedzieliśmy w Cedynii. W sensie tam u niego urodziny. I potem było tak fajnie, że miałam już wracać do Warszawy. I mama do mnie, słuchaj, z dziadkiem gadaliśmy, jest mieszkanie, mówię, jak to jest mieszkanie, w sensie to mieszkanie, co my tutaj mieszkamy, bo to było generalnie oni jak się kleją do tych książek, ja autentycznie chyba sprzedam im wszystkie książki. To jest jakaś, po prostu, to jest jakaś żart. No chodź tu, usiądź ze mną. No come on. A jak mogę ją zaprosić jakoś do stołu? No chyba nie. Anyway, mama do mnie dzwoni, że jest mieszkanie, bo właśnie było wynajmowane, bo to jest jakby, że tak to ujmę w cudzysłowie, mieszkanie po prostu należy do naszej rodziny, że tak to ujmę. Bardzo, bardzo płytko. I było tak, że ono było wynajmowane i właśnie był ten problem, że kolesiowi się kończyła w tym roku, jak myśmy się mieli wprowadzać umowa, ale ona się kończyła jakoś chyba w listopadzie. Nie tak powiedział, że jak ten typ się zdecyduje wcześniej wyprowadzić, no to że tam nie będzie ponosić żadnych kosztów, bo nie wiem, jakąś tam umowę mieli, nie dowiadywałem się dokładnie. I akurat tak, żeśmy mieli wracać tam, nie wiem, miałam chyba właśnie albo następnego dokładnie dnia wracać, albo tam w przeciągu 2-3 dni, to mama dzwoni, że już możemy wracać, bo już mieszkanie jest. No to żeśmy wzięli tyle, co ile Piotrek mógł swoich rzeczy, ja wzięłam... No swoich niewiele, no bo wszystko... No znowu chodzi jak zombie, goddammit. Ja wzięłam swoich tyle, co tak naprawdę z domu, ale no to, co miałam ze sobą teraz, tak u nich byłam i się po prostu wprowadzaliśmy. Mam nawet filmik z pierwszego dnia, jak żeśmy przyszli. Chodź już normalnie, proszę. Dziękuję. Jak właśnie było to sprzątanie, ogarnianie kanap i tak dalej. Cudowność. Znaczy w sensie... Jedyne, czego mi brakuje z tamtego mieszkania, znaczy z tamtego mieszkania, w sensie, to jest to samo mieszkanie, ale w sensie już jest tyle się jakby rzeczy remontowych porobiło, że jakby się czuję fizycznie i psychicznie oddzielona od tego, co tam było, to jest to, że tam była taka bardzo fajna, jak powiem, wielkościowo ogromny taki narożnik. Problem tylko w tym, że ten narożnik zajmował praktycznie cały salon i... Tylko na sezon wysiarczy się beknęłaś, przytomnie stara, bo ja zaraz też się zbek... Schowam się za schodami, nie chcę tego oglądać. I ten. Ja nie mogę z tych dźwięków, proszę, teraz mówię. I był nawet problem z otworzeniem drzwi balkonowych. I było tak dziwnie, że część jakby tego narożnika stała tak jakby przy drzwiach, że tak to ujmę. W sensie tych drzwiach, których się wchodziło do salonu, więc widziałeś tył tej kanapy i ona była tak obita tylko takim, wiecie, materiałem na tyle, o ile, żeby się nie odsłaniało. To, co tam bebechy są.
to pamiętam, że było strasznie takie weird. O, kotek, sake. Leave me for my sake. For my sake. I ten. I jakby to byłoby naprawdę fajne, to było naprawdę ogromne. Tylko był taki problem, że nie wiem naprawdę i nie chcę wiedzieć chyba, co poprzedni właściciel robił z tą kanapą, ale literali, jak się dotyka tak... Co, jej teść? Nie. Przecież ona teraz jest tutaj z tym, z Damazem. Jaki jej teść? Jaka kobieta X jej teść? Co ty gadasz? Przecież to jest Damazy. Weź mnie nie strasz nawet. I ten. To się ona po prostu tak jakby lepiła, co nie, że dotykali. Oprócz tego, że ona była cała w białych włosach, bo miała jakiegoś takiego psa jasnego, to tylko dotykałeś tej kanapy i ona literalnie się tak lepiła. I było po prostu tak, że jak ja chciałam siadać na tej kanapie, to po prostu brałam ręcznik i kładłam, bo nawet tego nie szło w jakiś taki, wiecie, logiczny sposób doczyścić. To była jakaś porażka. Ale ten. Ale generalnie to było właśnie fajnie, na przykład sam sobie lubiłam siadać na podgłówkę, albo tak się po prostu wieszałam w pół. Było naprawdę fajne pod tym względem. Tylko no, to dupy było z czystością tej rzeczy. To było akurat takie dosyć disgusting. Ale no trudno się mówić. W ogóle było tak, że żeśmy wynieśli, chyba zaczęliśmy część, znaczy nie ja oczywiście, jestem taka silna. Część rzeczy zostaliśmy wynieśli, bo ta kanapa była podzielona jakby na trzy elementy. Większą kanapę, sam jakby kawałek narożnika i mniejszą kanapę. I mój narzeczony właśnie zaczął wynosić te wszystkie tam rzeczy. Czyli ta kanapę tam pomału, nie pamiętam też nawet czy pomagałam, ale najprawdopodobniej nie znając moją siłę. I gdzieś tam wynosi i sąsiadka nagle jedna się pyta, że o, czy chcemy to gdzieś tam oddajemy, wyrzucamy, co? Mówimy, no, że akurat chcemy to wynieść, już nie będziemy korzystać z tego, chcemy się tego pozbyć, mówimy, że to jest brudne i tak dalej. Ona, że w sumie jakbyśmy mogli sobie wnieść jej to na piętro wyżej, to ona by sobie to w sumie wzięła, doczyściła i wnosili potem część tych mebli jeszcze raz na górę. Ale wzięła, wiecie, zawsze się komuś przyda, tak? I akurat propsuje takie coś, no bo jak ktoś ma z tego korzystać, to płaca. Ale no po prostu było w takim, wiecie, opłakanym stanie, że nawet głupie było komuś oddawać. Ale jak wiecie, ktoś sam z siebie chce wziąć, naprawić, to why not? Po prostu live long and prosper. Dobra, idź się uczyć dalej i puszczamy trójkę bez nocy. No, chciałam trójkę po to, żeby mieć chwilę zmieniła się. Transformation! Właśnie! On jej może powiedzieć, że nie chce z nią być, jak ona jest zombie. Jezu, tak zombie! dopiero teraz by się ogarnął. Fenomen, nie. Że jak jest czarownicą, to się z nią pokłóci. Nie. Chodź tutaj, podejdź, nawet się teleportuj, żeby było szybciej, bo nie ufam ci. No. I on jej teraz zobaczy, że ona jest ten i będzie się z nią kłócić. To jest jakieś przebieranki. Sobie ludzie pomyślą jakaś... Nie zgadzaj się z nim! Nie zgadzaj się z nim. Czemu oni się zgadzają? To że jakieś księgi masz tak... No on nie zgadza! Nie zgadzaj się z nim. Czemu oni się wszystkim zgadzają? Czyżby oni jednak byli dobraną parą? Nie wiem. Flirtuj, przyjrzyj się Simowi? Myśli o mózgach. Pobij ją. Wtedy nie będziemy bić kobiety, to nie chcę nas przytulać. Możemy ją pobić dopiero wtedy, kiedy nie będzie chciała z nami uprawiać. Nie, żartuję. Dobra, w każdym razie chcę, żeby jakiś konflikt był. O, nie no fajnie. Mam tylko nadzieję, że nikt wam tam nie niszczy tego, ani w ogóle się podobało to beknięcie. No on twierdzi, że ona to jest nieźle jorgnięta chyba. Weź po prostu z nią zerwij, bo... Nie, to nie, po prostu nie dam. No w sensie, jak wy jesteście... No jak jesteście, wiecie, tak myśleć w wieku gimnazjalnym i mniej więcej w tym wieku ten się to wszystko zadziało, no to znaczy zadziało w sensie robić, no to jestem w stanie uwierzyć, że nie mieliście aż tak dużo siły. Czemu to ten?
Nie, zrywacie. Powiedz mi, czy ty masz jakieś kurde moce teraz, żeby go może spalić czy coś. Ej, nie no, ja uważam, że dobrze, że wam nie pomogli, tak? Chcecie robić sami takie jeszcze, no to... Be my guest, co nie? Trzeba się liczyć z tym, że ten... Ja akurat jestem jak najbardziej z takimi ten... Aż tak źle jest, Laumi? Jajk. Akurat nie mam tego problemu, bo ja w sumie wszystko, czego potrzebuję, to gry, a gry kupuję na Steamie zazwyczaj. Nie wiem, czy po prostu tak mam, że lubię mieć wszystkie gry w jednym miejscu, więc zazwyczaj wszystko kupuję na Steam. Na Steamie są achievementy i gram tylko w te gry, które mają achievementy. O, nie musisz, że będziesz płakać, bo mamusia status... Ja nie mogę. Ale co zniszczyli, bo teraz się jakby chyba... Bo jakby chyba teraz wyleciałam z kontekstu, że zniszczyli sobie zabawę sami? Że w sensie jednak zaczęli, że coś tam jednak do pomocy, czy tam, że wam do dupili? Ja akurat dla mnie też Steam ma, powiedzmy, że takie specjalne miejsce w serduszku, bo właśnie na Steamie poznałam mojego narzeczonego, więc jakby... Ja mogę też, jakby wiecie, nie bez też moich słów tak totalnie ten, bo ja też przyznaję, że przeze mnie może jakieś tak, powiedzmy, emocjonalne ten przechodzić. Dobra. To chyba jak ten... Kurde, weź zadzwoń po tą swoją, w sumie jest 4 rano. Poczekamy do rana, ona powie, co mąż jej zrobił. Zabiją męża i ona po prostu będzie sama wychowywać dzieci. Nie lubię Bolesława, po co nam Bolesław? Naprawdę. Po co? Nie widzę potrzeby, żeby ten mężczyzna dalej przebywał w moim domu. No i wychlałam praktycznie cały litr wody na streamie. Nie wiem, czy w ogóle wam kiedyś opowiadałam dokładnie w sumie, jak to było z tym Poznaniem. Ale mogę wam powiedzieć. Generalnie było tak, że pierwszą grą, jaką kupiłam na Steam, był Orcs Must Die. Do tej pory bardzo lubię tę grę. Też nie przyszło mi całej, a kiedyś muszę. Hema, ena, siema. Ojeny. Ale nie, właśnie dziewczyny tak mam wiedzieć, że są takimi, no za przeproszeniem, bo innego słowa już nie ma kutasami, że no ja już tego nie będę używać, to albo to rozwalę, albo jest tak, że po prostu to zdemoluję i wtedy wywalam. Nie tak po prostu, że jakby bawiłem się w demolowanie i hi, teraz wywalam. To mi to jest takie... To jest jak sam, jak ja na przykład nie ogarniam, jak są... Znaczy przynajmniej tak mi się wydaje, że jeszcze są tacy ludzie, kiedyś słyszałam, że o tym głośno było, że na przykład powiedzmy youtuber sobie powiedzmy na przykład wymieniał laptopa, co nie? I zamiast tego laptopa powiedzmy na przykład, nie wiem, gdzieś odsprzedać, albo nawet może nie wiem, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało z waszej perspektywy, oddać jakiemuś fanowi w konkursie, whatever, naprawdę są opcje sprzedać do jakiegoś outletu, żeby ktoś może mógł kupić za grosze, kto potrzebuje, to nie wiem, brał kija baseballowego i było rozdupczanie go na wideo, bo to takie fajne, wiecie. Czy ja szczerze mam czasem ochotę wziąć i coś rozwalić? Owszem, fakt, ale uważam jakby, że nigdy nie przekładam ręki do takiego demolowania rzeczy, no bo mam takie, no ktoś może z tego skorzystać, to jest takie, jak ktoś nie chcesz prowadzić o tysku? No bo to jest takie, no ktoś może z tego skorzystać, a to jest w bardzo dobrej formie, więc znaczy poznać w niedobrej formie, ale jest w stanie użytkowym. Więc po co niszczyć? Chociaż nie powiem, że nie, czasem po prostu bierze mnie taka złość, ale ja mam bardzo duże problemy ze złością, w takim sensie, że ja nie umiem jakby złości się pozbywać, we mnie złość potrafi bardzo długo narastać. I mam taką ochotę wziąć, coś trzasnąć, zrzucić, jakby uderzyć, ale zawsze mam takie nie, bo zniszczę, bo trzeba będzie sprzątać, bo to, bo tamto, bo sram to. I zazwyczaj po prostu siedzę z taką ukiszoną w sobie złością. To jest okropne. Nie wiem. Czy możesz się w końcu do nas wprowadzić? Mi chyba 50 na dole. No, czy teraz się wprowadzić? Dziękuję z łaski swojej w końcu. Dobra, teraz Karina, trzeba zarżnąć takiego typa jednego. Tylko muszę zobaczyć, jakie mamy w ogóle zaklęcia, bo składników nie mamy żadnych, ale składniki to sobie mogę dodać sama zaraz. Nie widzę żadnego problemu. No, ale ja właśnie mówię, ja nie potrafię po prostu. Ciemność.
Bezcielesne sługo? Servantus Atacum. Łuski, traszka, mistyczny pył i esencja żmii. Gdzieś można to było sobie dodawać. Było chyba w... Gdzie to się dodawało? Gdzieś to się dodawało. Powaga, nie mogę sobie teraz przypomnieć gdzie. Może w Mortality? Nie. Nie, bo już kiedyś go paliłam. Chcę czegoś nowego. I paliłam też Dona u ciebie, jako ten grałam. Może w Career? Nie, to są tylko skills. Powaga, gdzieś można było dodawać, bo pamiętam, że ten, że sobie dodawałam do czegoś, ale za cholera, gdzie to było? Health, family tree, budget, education? Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie, do cholery. A może ja to kupowałam? No właśnie, Servantus Atacum. Wiecie, co mam plan? Wymienię kompa po prostu, bo może na kompie mogę kupować, gdzie jest jakiś najtańszy rzępą, niech będzie róże flakt. Shop online. Nie. Gypsy? No. No to gdzie Też właśnie wiem, że można, tylko teraz do cholerki nie pamiętam gdzie, a to by było very, very wygodne. Property mówisz? Może sprawdzimy. No. Nie wiem czemu, ale ja zawsze jako property wtedy myślę właśnie niestety nie tak jak powinnam, czyli właśnie o własności, tylko jak zawsze myślę, to mam tylko get out of my property i myślę wtedy jako tak, wiecie, że property jako, że moje landy, co nie? I to jest problem. Utilities. Power? Tak. Ty, mogę wyłączać wodę i prąd? Huhu. Nie, ale Magic Regens. Dragon Scales. Essence of Light. Wszystkiego sobie dodam. Eye of Newt. Mystic Dust. To jeden i Viper's Essence potrzebuje dwa. No bo w sumie, elo. Co ja się będę? Nie będę sobie żałować, no jest bardzo złą wiedźmą, co logiczne, że ona może mieć tego dużo. Rzuć zaklęcie. Servantus Atacum. Dawaj, kurde, zemścimy się, że tutaj próbował przełączać sobie będę 80 tysięcy. A jeszcze są nie, Vegas. Shut the fuck up. Vegas, idź spać, nie będę edytować teraz wideo. Powiedziałam, shut the fuck up. Vegas? Vegas, nie. Vegas Alta F4. Vegas! Nie, nie wysyłaj żadnego powiadomienia. No. Get out of my property! Czemu weszła do tego, żeby mu rzucać zaklęcie, nie jelo. Dawaj. Ty czemu on dostał plus tysiaka? Bo co, bo poznał kogoś nowego? Ej, i co, i na tym koniec? Nie szturchaj mnie, weź spity dalej. Ty, powaga, czy to było całe zaklęcie? Nie wierzę w to. Jeszcze raz, coś musiało pójść nie tak. Servantus Atacum. Podchody. Dobra, whatever. Wow! Tak. No właśnie, że moja własnie ma takie... A tam. Ja nie odróżniam, które są dobre do których duch. Po prostu będę miała do wszystkiego, tak? Jestem tą wiedźmą. Wszech wiedźmą. Wpierdol masz. I znikam. Pojawiam się i znikam. Co oni robią teraz? Bo tak nie bardzo kumam, co się dzieje. Nie. Nie pozwól się szturchać. Jeszcze raz, rzuć zaklęcie. Korpus flesz... Co? Jesteś gruby, lol. Bez kitu. Ale fajne zaklęcie. Magnus Mutatio, będę rzucać wszystko. Elo, bawimy się. Nie!
Dziękuję. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Rzuć zaklęcie. O, coś ze spirytusem. Został kurczakiem. Co tam ty chciałeś, to co może być do podpalenia? Pani ten. O, Expellosima? Co to? Myślałam, że to kiedyś było do zmieniania. Gdzie on jest? Ty, ja go gdzieś za przeproszeniem wyjebałam, nie? On został gdzieś wyjebany po prostu. Wygnany. Och jo, został wygnany. Elo, został wygnany. Twój stary został z domu wygnany. Jelo, kurde, i do widzenia. Walić starego na mordę. Lol, ej, naprawdę. The fuck? Będę mu teraz tylko rzucać te Expellosima, nigdy nie będę mógł wrócić do domu. Idź spać tutaj, bo ci już wrócił? Nie, myślałam, że on trochę dłużej nie będzie. Dawaj, Expellosima jeszcze raz. Won, kurde. No i ci nie mam nic do powiedzenia. Ale jesteśmy zmęczeni, ja nie mogę. No, coś takiego, ale chyba trzeba mu wtedy rzucić pod nogi. Nie można jakby na niego, bo on się nie podpali. Dobra, to zaraz zrobimy. Morda tam. Gdzie, kiedy wraca ta dupa wołowa? Haskowy men. W ogóle czemu mamy taki niski komfort? Przecież to się nie godzi. Przecież braliśmy teraz kąpiel z bąbelkami. Where is motif? Motif. Motif ociosur. 100% komfort. Dziękuję. No bardzo coś zjemy i czekamy aż ten. O, wrócił, już nic nie jemy. Zaklęcie. Tempus, coś tam. Pus? Pod nogi. A, czyli na mojego Sima? O. Tempus. Witku z zombie. Mogę go zmienić w zombie. Korpus. Tempus. Dobra. Co się dzieje? Czy oni też się inni świecą? O fuj, mamy karaluchy! To zaklęcie to było karaluchy? Jeśli tak, to fuck you, nie chcę mieć karaluchów w domu. Ale się jakby zamrozili w czasie. What? Ej, i nie mogę w tym czasie dzwonić telefonem. Lol. Ej, lol, ja chciałam wezwać kogoś, kto się zajmie robakami, nie? No i teraz się gówno nie zajmie. Dobra, to idziemy coś zjeść. Potem kogoś wezwiemy. Jakie śmieszne. Czuję się jak te laski w czarownicach. Czy mogę coś z nimi robić? Nie wiem, mogę im podłubać w nosie czy coś? Constipated. W jego życiu nic się nie zmieniło. No jak długo czas... O! Mrygar, to znaczy, że niedługo będzie ten? Na jak długo czas jest zatrzymany? Daj mi na jak długo. Czy ja muszę sama odczarować ten czas? No tak, ale czy to zatrzymuje się... No, dobra, ruszył. Ale dobra, Bolesław, chodź tu i tu stój. To chyba jedyne, co mogę... Jeden sposób, w jaki mogę go zabić, to chyba tylko tym ogniem. Inflamą. Stoisz tu. Nie tego Sima w ogóle miałam podpalić, ale... Nie widzę nigdzie tego ognia, co nie? Halo? Zaklęcie Inflamo.
Aha, mi się nic nie pali. Weź go podpal w domu w takim razie. Dawaj. Czemu nie mogę rzucić tutaj zaklęcia podpalającego inflamu? Dawaj. Bo Lesow, nigdzie nie idziesz. Serio, tu zostało to podpalone? Chyba chcieliście, żeby go spalić, tylko palimy, nie? Ty szybko się dosyć zjarał. Zobaczymy, czy ogień nie pochłonie więcej ofiar. Ja tutaj tylko... odsuń! Liliana, nie mogę ciebie też stracić! Niedobrze, może jednak niech to ktoś ugasi. Albo może chociaż... Możesz... Zadzwoń chociaż, proszę cię, po ten... Teleportuj się i... usługi. Nie, pomoc, pomoc! Jakie usługi? Moje usługi. No, nie! Ona się pali! Nie! Nie! Gaś swoją matkę, chociaż tyle! Gaś matkę! Gaś! Gaś! O! Oni chyba tego nie przeżyją, nie? Dobra, ona przeżyła? Oni się znowu palą, ja w to nie wiem, ej! Nie wiem w to, co się dzieje, nie? Mam ten More Dangerous Fire, nie? Jezu, on nie może nad tym zapanować, co się dzieje! I ona znowu chodzi jak zombie, nie mogę. Spalił mu się wóz strażacki, co? To jest tak... My motives. Wszystkie 50, żebyście mi nie umarli. Nie chcę, żebyście mi umarli. A jak ze starości tam wiesz, jaki syfon. Jaki syfon, nie? Oh my god. Właśnie, nie mamy drogi. Nie mamy tutaj drogi. Mowę upić. Bum. I bum. Cudownie postawione. No. Trzeba by... Możemy przecież przyzwać kogoś od sprzątania. Jas? Jeśli dobrze pamiętam. Chyba zamiast kręgu życia mamy krąg ognia. Gdzie to jest? Rzuć zaklęcie. Klinus korpus. No i co? Chyba nie działa. Myślałam, że to sprawia, że się pojawia ktoś, kto sprząta. A, to chyba po prostu, że jej dupa ten. No to chyba dobrze, że poszła do raju. Co jej ten, co jej żałujesz? Myślałam, że można kogoś od sprzątania. Korpus Atleticus, nie, to pewnie do nas chodzi. Na Klinus, gdzie korpus jest pewnie wszystko to, co do nas. Benamodius Simae? O, znowu jakiś dobry czar. O. Ty, mamy komórę nawet, lol. No siema, stara. W ogóle on biedny się bierze za sprzątanie tego. Biedne dziecko, jedyny, który został. Przenieś wszystkie nagrobki, niech tam na cmentarzysko idą. To w sumie tyle było z tym, z łączenia Damasego z Kirsty. Chyba, że Kirsten kiedyś dostanie lampę, czy coś. Nie wiem, jeszcze wszystko jest przed nami, ale... Z niedziela rano, radźcie sobie sami ze swoimi problemami, mnie tu nie ma. Ale co? Nie, czekaj, nie ma. Nie chcę siedzieć w tym sypie więcej niż trzeba. Teraz pójdę na grobki ogarnąć. Zobaczę przy okazji, czy mi tam te stare nie zniknęły, bo z jakiegoś powodu mi się Simsy porysutowały. Jak teraz ruszam. No tak, ale to on usuwa wodę przecież, a nie ten, a nie syf.
cały. Wiem, że jest jakiś taki, który przyzywa, to właśnie chyba dobry człowiek, który przyzywa takiego serwanta, co ci sprząta. O to mi chodziło. To chyba w ogóle pierwsze nagrobki, co nikt nam jeszcze wcześniej nie zmarł. Dobrze myślę? Bo nagrobki Oliwki są... Nie są tu? No, ale chyba jeszcze nikogo nie zabiliśmy, więc... No bo jest tak, że, że trzeba mieć na to mod. Inaczej właśnie Simone nie będą mogli. Dobra, no to Ctrl F. O. Tu będą nasze pierwsze nagrobki stałe. Nie, najpierw musi być ojciec. Ojciec i syn. I postawimy im jakiegoś znicza. No, takiego na przykład. Znicz mocy. O, w takich jeszcze kolorach. Taka, o. Tiki-riki. Wiem, że nikt by akurat na ich groby nie przychodził. Who cares? Nikt nie cares. Oj, kościół, którego nie skończyłam. Kościół tego. Kościół piesków. A przynajmniej dobrze wygląda z zewnątrz. Taki barak nagrzewający się po prostu 1000 stopni w tym pustynnym słońcu. Fenomenalnie. Ale dobra, myślę, że dzisiaj nie chcę grać u AJ, sobie zrobimy następnym razem, bo generalnie siedziałabym dłużej, ale po prostu czuję, że zaczynam jeździć po żołądku i nie wiem, czy zaraz nie pójdę do... Wiecie sami może, gdzie nie będę tego mieć dokładnie, ale generalnie no coś mi brzuch zaczyna się aktywować, więc pozwolę sobie was już pozostawić. Następnym razem będziemy kończyć turę u samotnika, czy w ogóle zaczniemy ją i skończymy, czyli będziemy tym samym kończyć turę drugą, już u wszystkich rodzin będą zagrane i będziemy mogli myśleć nad turą trzecią, czyli pewnie zacznę jakieś remonty robić już w domach. I myślę, że to by było na tyle. Przepraszam, że tak... że był opóźniony live i że krótszy niż normalnie, bo staram się chociaż te 2 godziny robić, ale no tak troszeczkę siła wyższa. Dziękuję, że sobie mogliśmy trochę pogadać, że się pośmialiśmy i tak dalej. Że fajnie, że przeżyliśmy ten pożar. Cudownie teraz wygląda ta rodzina. Dzięki wam. Czegoś na YouTube za lajki, czy wsparcie, znacie ten deal. I do ziemniaczenia!